Asia Tracz z 8A od dłuższego czasu ma problemy z biologią. Nastolatka nie lubi tego przedmiotu, ma słabe oceny, a o wszystko obwinia nauczycielkę Barbarę Gruszkę. Nie. Jedynka? Ale jak to? Przecież zrobiłam wszystkie zadania. No tak, ale wszystkie zrobiłaś źle. No to super, masakra. Asiu, nie masakra, tylko powinnaś siąść nad książkami. Twoje oceny są naprawdę złe. To moja trzecia jedynka w tym miesiącu. I to powinien być znak, że powinnaś się więcej uczyć. No świetnie, ta głupia gruszka się na mnie wzięła i dała mi kolejną jedynkę. Nie dość, że mnie gnębi na maksa, to jeszcze udaje miłą i niby chce pomóc. Jakby serio chciała, to by mi nie dała tej jedynki. Siema. Benjamin jest smutny. Asia mu się podoba, ale chłopak nie umie zwrócić na siebie jej uwagi i bardzo się tym przejmuje. Próbowałem już wszystkiego. Teraz staram się ją pocieszyć po tym, jak dostała jedynkę z biologii, to mnie zlała. Gdybyś na przykład tak z nią... Pouczył się z nią biologii i jakby poprawiła oceny, to by na pewno się zauważyła i może by się z tą umówiła. Wiesz co, nie wiem, nie chcę, żeby dziewczyna się ze mną umawiała tylko dlatego, że jej pomogłem w biologii. Kurde, to nie o to chodzi. Patrz, pouczylibyście się biologii i przy okazji byście pogadali, a wtedy na pewno byś znalazł sposób, jak ją wyrwać. No w sumie mogę spróbować. Dobra, idziesz do niej i z nią gadasz, dobra? Chcesz mi pomóc? To zabij gruszkę. Nie no, nie wygłupiaj się. Cokolwiek nie zrobię, gruszka i tak nie przestanie mnie gnębić, bo się na mnie wzięła, nie czaisz? Jest podła, głupia i mściwa i szkoda, że nikt oprócz mnie tego nie widzi. No to może jak nie chcesz się uczyć biologii, to pójdziemy na jakiś spacer, żebyś się zrelaksowała. Sorry, ale nie będę chodziła na spacery z przydupasem gruszki. Chyba nic z tego nie wyjdzie, ale przecież chciałem dobrze. Ale Aśka jest tak wściekła na gruszkę, że nic do niej nie dociera. W dodatku myślisz, że ja się podlizuję gruszce, a ja się po prostu dobrze uczę i tyle. Chciał mnie na spacer zaprosić, czaisz? Jezus, to grubo. Przepraszam, Asiu, mogę cię prosić na chwilę? Asiu, ostatnio martwią mnie twoje oceny z biologii, no i w ogóle twoje podejście do przedmiotu. O, naprawdę? Dlatego zadzwoniłam do twojej mamy i poprosiłam, żeby przyjechała do szkoły. Co, ale po co? Mam nadzieję, że wspólnie z twoimi rodzicami znajdziemy jakieś rozwiązanie. Nastolatka chce wykorzystać fakt, że Benjamin się w niej podkochuje. Zamierza go poprosić, by w jej imieniu zemścił się na Barbarze Gruszce. Hej, Benjamin! Co? Czego chcesz od przydupasa gruszki? No właśnie, ja cię chciałam przeprosić. Byłam wkurzona i nie zachowałam się okej. Ale akcja! Jeszcze przed chwilą myślałem, że nie mam szans u Asi. A ona teraz przychodzi, przeprasza mnie i w dodatku proponuje randkę. Ekstra! No, bo ty jesteś taki inteligentny. Naprawdę tak sądzisz? No jasne, i z chęcią pójdę z tobą na spacer. Wow, super. No ja nie umawiam się z każdym, bo najpierw muszę wiedzieć, że chłopakowi na mnie zależy. Nie no, spoko, jasne. Zrobię co chcesz. W takim razie do kupu gruszce. Co? No, to zobaczymy, co Benek wymyśli. Mam nadzieję, że dał się nabrać na ten spacer z nim. Najważniejsze, że gruszka dostanie tak, że pożałuje. A jak zrobi to jej pupilek, to ją zaboli jeszcze bardziej. No czaję, ale nie, jak chcesz jej dokopać? Zrobimy my o gruszce. W sumie to nie jest taki zły pomysł, bo przecież one nie muszą być chamskie. No jasne. Pojechaliśmy trochę po gruszce, ale bez jakiejś hamuły. Na zabawnie. Mam nadzieję, że Asi się to spodoba, a nikt nie powie, że jakoś bardzo obraziłem gruszkę. Benek, co ty odwalasz na tym fejsie? No co wam, chodzi wam o memy, nie? Fajne, co nie? Nie. Po co wyzywasz panią Gruszkę? Ja jej nie wyzywam, tylko się z niej lekko naśmiewam. Skoro chciałeś zostać gwiazdą memów, to czemu nie zrobiłeś mema o kimś, kto naprawdę na to zasłużył? A dajcie mi spokój. Idiota. Kurde, i tak już ostro poleciałem z tymi memami, a Aśce dalej mało. Myślałem, że jesteśmy umówieni, a tutaj wychodzi jakaś krzywa akcja. Wymyśliłam, jak sprawić, żeby Gruszka miała poważne problemy. No jak? No... Dolejesz jej trochę wódki do kawy i potem butelkę wrzucisz do torby. Masakra. No, masakra to z niej zrobi dyro. To jak? Wchodzisz w to? A mam wyjście? No jak chcesz być moim chłopakiem, no to nie. Z twoim chłopakiem? Matko, ale ten Benjamin jest naiwny. On naprawdę myśli, że ja zostanę jego dziewczyną. Co za kretyn. Ale najważniejsze, że z jego pomocą dokopię gruszce. Ja będę kryta i nawet jak się akcja posypie, to nikt mi nic nie zrobi. Słuchaj, musimy pogadać. Ej, no ale czemu ty to dalej masz? Nie podrzuciłeś jej tego? No chciałem ci pomóc. Ja rozumiem, że jesteś zła na gruszkę, ale no... Ha, czyli tak ci na mnie zależy? Asia, proszę, nie przyjmij tego, co jest między nami. Matko, ale ty jesteś głupi. Naprawdę sądziłeś, że będę z tobą chodzić? Czyli ty tylko przez cały czas mnie zwodziłaś? Wolno jarzysz, a ja teraz muszę się zająć wszystkim sama. Ej, co ty robisz? Co ty tu robisz? Wynocha, wszystko popsujesz! Nie pozwolę, żeby zniszczyła życie gruszce! Dobrze, że udało mi się ją powstrzymać. Teraz widzę, jaka Aśka jest naprawdę. Bardzo mnie zraniła i nie wiem, jak mogłem być w niej zabujany. Mam nadzieję, że gruszka da jej nauczkę. Wszyscy pójdziemy do pana dyrektora, a ty masz poważne problemy. No,
Ale Beniamin, ty mnie poprzesz, prawda? Bo ja cię tak naprawdę kocham. Daj mi spokój. Powiem dyrektorowi, jak było naprawdę. Ty jeszcze chciałam mnie do tego wciągnąć. No, uspokój się. Twoje zachowanie jest karygodne. Idziemy do pana dyrektora. Moja cierpliwość do ciebie już się skończyła.